Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku gra dla dzieci. Gra, w której dzieciaki będą musiały wspólnie współpracować, które będą ćwiczyły pamięć, bo będą musiały odnaleźć trzy duszki w tym samym kolorze i położyć je spać przed 12 w nocy. Także zobaczcie, jak prezentuje się ta gra dla 2 do 6 graczy, która jest naprawdę bardzo szybka, bo trwa niecałe 20 minut. Zobaczcie, jak wygląda rozgrywka, jak prezentuje się komponenty i za chwilę wracamy. Ok, tak prezentuje się gra Wieża Duchów. Celem graczy jest tutaj odnalezienie trzech duszków w jednym kolorze, żeby poszły one spać. Gracze zaczynają grę, gdy zegar wskazuje godzinę 10 i mają na tą 2 godziny, aby odnaleźć wszystkie duszki. Jest to gra kooperacyjna, więc wspólnie staramy się odnaleźć te duszki. I co gracze robią w swojej turze? Gracz w swojej turze odkrywa jeden tutaj dostępny kafel. Następnie kolej przechodzi na kolejnego gracza. I ten gracz również odkrywa jakiś kafelek. Jeżeli występuje taka sytuacja, że mamy dwa duszki w różnych kolorach, no niestety gracze muszą poruszyć zegar o 5 minut. Należy uważać, żeby ta wskazówka wskazująca godziny również się nie poruszyła i kafelki należy zakryć. Oczywiście trzeba pamiętać, gdzie leżą konkretne duszki, w jakim kolorze. No i przechodzimy do kolejnego gracza i ten gracz ponownie odkrywa jakiś kafelek. Kolej przechodzi na kolejnego gracza, znów odkrywa kafelek i jeżeli mamy sytuację, że gracze odkryli dwa duszki w tym samym kolorze, kolejny gracz w kolejce ma możliwość odkrycia jeszcze jednego kafelka. I jeżeli odkryje on kafelek w innym kolorze niż te duszki, gracze przesuwają zegar o 5 minut, no i niestety muszą zakryć te kafelki. Natomiast jeżeli gracz odkryłby trzeci kafelek w tym samym kolorze, co pozostałe duszki, wtedy graczom udało się zebrać rodzinę duszków w jednym kolorze, zbierają te kafelki i umieszczają na odpowiednim miejscu na wieży. I kolej przychodzi na kolejnego gracza. Gracze będą tak grali do godziny właśnie 12 w nocy. Jeżeli graczom uda się do tego czasu zebrać wszystkie duszki i umieścić się w wieży, wygrali. Niestety, jeżeli wskazówka wskaże nam godzinę 12 i jeszcze dookoła będą leżały kafelki, no to niestety gracze przegrali. No i jeżeli chcą, mogą zagrać jeszcze raz. Ok, zobaczyliście zasady. Jak widzicie, one nie są jakieś trudne. Po prostu musimy odkrywać kafelki, zapamiętywać, co gdzie leżało. I jest to typowa gra memo, gra dla dzieci. W takiej kategorii trzeba tą grę oceniać. I muszę powiedzieć, że w tym właśnie segmencie gra naprawdę spisuje się bardzo dobrze. Jest to takie trudniejsze memo, bo tutaj musimy odnaleźć trzy rzeczy, takie same duszki, co powoduje, że rozgrywka jest o wiele trudniejsza niż w tych takich podstawowych grach memo, że musimy znaleźć parę. Fajny jest ten zegar, który odmierza nam ten czas. Dzieciaki czują tą presję. Oczywiście początkowe partie, oni tym zegarkiem to w ogóle się nie interesuje. Trzeba im to przypominać albo samemu kontrolować i przesuwać im te zegary. One są tak zaoferowane grą, że oni tym zegarze to zapominają. Później dopiero już jakieś dziecko zapamięta i będzie przesuwało ten zegarek o 5 minut. Co jest bardzo fajne. Fajne jest to, że ta gra jest kooperacyjna. Nie gramy przeciwko sobie. I tutaj dzieciaki albo wygrywają razem, albo przegrywają razem i nie ma takiego czegoś, że jakieś dziecko przegra i one się czują gorzej, zaraz jakieś fochy, a tutaj wiecie jak dzieci reagują na przegraną, a tutaj albo razem przegrywamy, albo razem wygrywamy i to jest duży plus tej gry. Gra trwa 20 minut, co jest bardzo szybkie, więc dzieciaki będą mogły zagrać sobie ze 3 partyjki pod rząd. Gra jest przeznaczona od 2 do 6 graczy, to jest też fajna wiadomość, bo w dużo większym gronie sobie spokojnie zagramy, jeżeli mamy jakieś więcej tych dzieci, bądź też przyjdą znajomi, to 6 osób może zagrać sobie w tą grę. Jak dla mnie dość ciekawa, przyjemna gra kooperacyjna dla dzieci, bo tutaj naprawdę trzeba działać wspólnie. I to uczy właśnie takich działań w grupie. Gra również zasługuje na pochwałę, bo została wykonana jako ekogra, czyli będzie można ją tutaj zrecyklingować, tą grę.
I to jest duży plus. Także bardzo przyjemna gra dla dzieci. Oczywiście nie jest to jakiś hit, nie będzie to jakiś hit w polskich domach, ale jeżeli szukam właśnie gry ćwiczącej koncentrację, pamięć, współpracę w grupie, jak najbardziej Wieża Duchów jest tutaj do polecenia. Gra ode mnie dostaje takie 6 z plusikiem na 10, także jest to dobry tytuł dla dzieci. Nie jest to może jakiś rewelacyjny tytuł, ale warto się tej grze przyjrzeć. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. Cześć!